kropki. Aleś wymyślił to z tym kręceniem w ciemności. Tam gdzieś są zapałki. Gdzieś to były na stole. O, mam je. Zapalę kilka świec. W końcu mamy adwent. A przecież istotą adwentu jest to, że robi się coraz jaśniej. A kiedy płoną trzy świece, jest wystarczająco jasno, żeby przeczytać tekst przeznaczony na najbliższą niedzielę. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czasami może nam się wydawać, że potrafimy dobrze, doskonale, nieomylnie ocenić daną osobę czy sytuację. Ale w praktyce przypomina to trochę próbę oceny bardzo skomplikowanej rzeczywistości przy blasku, nikłym blasku, trzech świec. Biblia tymczasem mówi nam o tym, że dopiero kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię, rozświetli rzeczywistość na tyle, że widoczny stanie się każdy najdrobniejszy detal. I dopiero wtedy poprawna, prawdziwa ocena będzie możliwa. Dlatego nie sądźmy przed czasem. Zapraszam na najbliższe nabożeństwo, aby zastanowić się chwilę nad tym tematem. Strike this root chord of a new scale. Together.